Witam bardzo serdecznie. To jest prawdopodobnie ostatnie wideo opublikowane na moim kanale w 2021 roku. Lub pierwsze opublikowane w 2022 roku, w zależności od tego, kiedy to wideo skończę. Dlatego też, zgodnie z obietnicą, pomówimy sobie dzisiaj spoilerowo, podyskutujemy sobie wręcz o filmie Spider-Man No Way Home. I wydaje mi się to pasować do tego, że no jesteśmy teraz u progu nowego roku, bo jakby nie patrzeć, No Way Home, Bez Drogi do Domu był, czy wciąż jest, największą, najważniejszą premierą filmową w 2021 roku. Być może nie jest najważniejszą dla każdego z was indywidualnie, ale obiektywnie patrząc po tym, jakie było zainteresowanie, jak dużo mówiło się o tym filmie, no i jak wyglądały jego wyniki finansowe, myślę, że bez cienia wątpliwości można przyznać mu miano najgorętszej, najważniejszej i pewnie najbardziej angażującej premiery kinowej 2021 roku. Dlatego też podyskutujmy sobie o tym filmie. Oczywiście publikowałem wcześniej materiał bezspoilerowy, no były tam drobne spoilery powiedzmy, ale była to raczej taka krótka recenzja, która nie zagłębiała się specjalnie w niektóre kwestie. Wobec tego, jeśli nie widzieliście tego materiału, to zobaczcie sobie najpierw właśnie go, a potem zapraszam z powrotem tutaj. Partnerem materiału są MSI i Intel. Miałem okazję przetestować laptop GF65 Thin, który wydaje się idealnym wyborem dla kogoś, kto lubi oglądać filmy, grać w gry, czy tworzyć treści do sieci. Na tej właśnie maszynie zmontowałem i wyrenderowałem to wideo. Więcej dowiecie się na koniec tego materiału, ale komputer stoi tutaj nieprzypadkowo, ponieważ mój plan na ten materiał jest taki, że najpierw pomówię o paru kwestiach dotyczących filmu, o których nie mówiłem w poprzednim materiale, natomiast w dalszej części pokomentuję wasze komentarze, które pojawiły się pod tamtym materiałem, dzięki czemu zbuduje nam się tutaj taka mała dyskusja, bo oczywiście będę również czekał na dalsze komentarze w odniesieniu do tego, co ja tutaj będę mówił. W związku z tym, słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę może od takiego lekko przewrotnego stwierdzenia, mianowicie możemy powiedzieć, że Spider-Man No Way Home był filmem, który mnie zaskoczył i to pozytywnie. Jeśli widzieliście mój materiał na temat zwiastunu tego filmu, tego zresztą, który leci tutaj w tle, no to wiecie, że nie był zbyt pozytywny i wyraziłem w nim sporo obaw względem tego filmu. Niestety część z nich się potwierdziła, ale jestem akurat zaskoczony tym, że najlepszym według mnie elementem tego filmu było coś, co wydawało mi się no, elementem, który najpewniej położy całość, który w zasadzie zajmie miejsce temu, co powinno być osią historii. Mianowicie, najlepiej wypadł udział dwóch poprzednich Spider-Manów. I obawiałem się, że te występy nie będą tak znaczące dla tej historii, jak na przykład wszyscy ci alternatywni Spider-Mani i Spider-Manki z Into the Spider-Verse. Ale wręcz przeciwnie, okazuje się, że ich udział naprawdę dodał do tej historii sporo serca, sporo tych elementów, które... Czy inaczej, te występy położyły nacisk na to, czym Spider-Man powinien być, kim powinien być, jakim bohaterem powinien być, bo każdy z tych Spider-Manów pokazał trochę inną stronę bycia tym właśnie superbohaterem. I ponownie, to nie było tak świetnie zarysowane jak w Into the Spider-Verse, gdzie obecność różnorodnych Spider-Manów i Spider-Manek miała pokazać Milesowi, głównemu bohaterowi, że on też jest pełnoprawnym Spider-Manem, jeśli zasługuje na to, jeśli faktycznie będzie pomagał innym ludziom, jeśli będzie działał zgodnie z tą odpowiedzialnością, która na nim ciąży, bo każdy z tych Spider-Manów czy Spider-Manek jest zupełnie inny, a wszystkich łączy to, że są tymi superbohaterami i on też do tego grona może należeć, jeśli będzie chciał, jeśli na to zasłuży. Natomiast w tym przypadku ich udział miał troszkę prostsze znaczenie, to znaczy oni byli tutaj po to, żeby poklepać na dobrą sprawę Spider-Mana Toma Hollanda po plecach i przede wszystkim pomóc mu przejść przez ten trudny moment, w jakim się znalazł. By ten żal, ten powiedzmy ciężar, który się na nim pojawił, rozłożył się tutaj na tych trzech Spider-Manów i dzięki temu było mu łatwiej zwyczajnie. I to wiecie, to jest naprawdę prosty wątek, ale działa tutaj. Być może właśnie dlatego, że jest prosty i w tak przeładowanym rozmaitymi rzeczami filmie, tak prosty i konkretny wątek działa. W naszej dyskusji na napisach końcowych narzekałem trochę na to, że postać Spider-Mana Tobeya Maguire'a jest trochę nudna, bo nie wiąże się, nie stoi za nią żaden ciekawy wątek, żaden zaskakujący element, który pojawiłby się w jego życiu już po filmach na przykład.
cokolwiek, co by sprawiło, że byłby czymś więcej niż tylko tym Spider-Manem, którego można z nostalgią przywitać znowu na ekranie. Ale przyznam, że teraz z perspektywy czasu nie przeszkadza mi to tak bardzo. Wydaje mi się, że słusznym była decyzja, która zresztą wyszła ponoć od samego Tobeya Maguire'a, żeby nie tłumaczyć, co tam się działo tego Spider-Mana, żeby zostawić to troszkę niedopowiedziane. I wydaje mi się, że dzięki temu każdy z widzów może sam sobie w głowie dopowiedzieć, jak jego dalsze losy mogły wyglądać. Szczególnie patrząc po tym, w jakim charakterze i w jaki sposób reaguje on, czy zachowuje się w tym filmie. A jest to jednak już trochę inny Spider-Man niż ten, którego mieliśmy w filmach Raimiego. Tutaj emanuje spokojem, taką pewnością siebie, wie w co wierzy i stara się pomóc w ten sposób Spider-Manowi Toma Hollanda i działa to naprawdę bardzo fajnie. Czy można było zrobić z tą postacią więcej? No, można było, ale trudno narzekać na wątek, który tutaj został, powiedzmy, zaprezentowany w zadowalający sposób. I jako fan tamtej postaci, jako fan tamtego Spider-Mana, muszę też powiedzieć, że naprawdę z szacunkiem potraktowano tę postać i naprawdę w tym wypadku trudno mi się czepiać. Mógłbym oczywiście życzyć sobie, że może fajnie jakby było coś więcej w związku z tym bohaterem, ale to, co dostaliśmy, i tak jest bardzo okej. Okay. Najbardziej jednak zaskoczył mnie występ Spider-Mana Andrew Garfielda, za którym, jak pewnie wiecie, nie przepadam. Zresztą niebawem na kanale pojawią się skróty komentarza do Spider-Mana, The Amazing Spider-Mana 1 i The Amazing Spider-Mana 2, które nagraliśmy z Radkiem i Martą, więc będzie można się zapoznać bliżej. Ale powiem wam szczerze, że coś się stało, że ten sam teoretycznie Spider-Man w jego wykonaniu, dalej będący trochę neurotyczny, trochę taki niespokojny, bardzo specyficznie grany wciąż przez tego aktora, tutaj działał. Nie wiem, czy to kwestia obecności innych Spider-Manów. Być może ta relacja mentorska, którą miał z Spider-Manem Toma Hollanda, się rzeczy ze względu na młodszy wiek tego Spider-Mana z MCU też tutaj dobrze zagrała, ale ten występ Andrew Garfielda był naprawdę świetny. Nic dziwnego, że masa fanów w tym momencie chciałoby zobaczyć kolejny film z jego udziałem po tym, jak dobrze wystąpił tutaj. Ale wydaje mi się, że jeśli taki film miałby powstać, to musiałby go wyreżyserować ktoś inny niż Mark Webb mimo wszystko. No i fajnie, jakby scenariusze pisali też inni twórcy niż w przypadku tamtych filmów, bo wydaje mi się, że sam aktor na pewno by uniósł tę rolę. Widać to tutaj doskonale, bo udało mu się te jego tiki, tę jego taką niespokojność, ruchliwość, może to jest dobre określenie. Jeśli się przyjrzycie temu Spider-Manowi, to on praktycznie cały czas coś robi. Nie potrafi ustać w miejscu normalnie, musi, nie wiem, ruszyć rękami, dotykać czegoś, chodzić w kółko i tak dalej. Cały czas coś robi. To był najwyraźniej pomysł Andrew Garfielda na tę rolę. I w jego solowych filmach to było maksymalnie irytujące, albo dziwne, albo po prostu naprawdę dziwnie się to oglądało. Natomiast w tym filmie to działa. Więc naprawdę spore słowa uznania, zarówno dla scenarzystów za to, jak udało im się tego Spider-Mana tutaj wpisać, udało im się pokazać go jako właśnie tego Spider-Mana z trochę większym bagażem, tego, który trochę mniej wierzy w siebie, który jest przekonany, że zawiódł. I ta współpraca w tym filmie pomaga nie tylko Spider-Manowi Hollanda, ale też jemu, co jest fantastyczne. Może w tym kontekście trochę żałuję, że z Spider-Manem Tobeya Maguire'a zrobiono więcej, ale z drugiej strony jest coś miłego w myśleniu o tym, że tamtemu Spider-Manowi się udało. Jakby ta droga, którą przeszedł w tych filmach Raimiego, faktycznie zaowocowała tym, że on jest już w zupełnie innym miejscu, kiedy go widzimy w No Way Home. Uwielbiam te wszystkie momenty, kiedy trójka Spider-Manów po prostu sobie dyskutuje ze sobą, dzieli się swoimi doświadczeniami itd. I scenariusz być może nie wykorzystuje tego w 100%. Ich dialogi to są głównie nawiązania do rzeczy z ich filmów, tak żeby widownia, która ogląda ten film, mogła w swojej pamięci przywołać te elementy, które pamięta z tamtych filmów i pomyśleć sobie, o kurczę, pamiętam tamto. Okej, super, bo oczywiście to zawsze jest miłe uczucie dla fana. Szkoda, że nie było tego tam czegoś więcej po prostu, że nie dowiedzieliśmy się właśnie czegoś więcej o tych postaciach niż to, co wiemy już z ich filmów, ale mimo wszystko wciąż było naprawdę czymś wyjątkowym zobaczyć ich interakcje i zobaczyć, jak to działa ze sobą. Tym bardziej, że właśnie oni nie podchodzą do siebie z takiej zupełnie równej pozycji. Ten moment, w którym Spider-Man Andrew Garfielda mówi o tym, że no jest trochę lamerski w sumie, no bo nigdy nie walczył w kosmosie ani nic takiego, jest naprawdę uroczy. I nawet nie zepsuła mi tego ta linijka Spider-Mana Maguire'a, który mówi mu, że jesteś amazing. Wiemy, skąd amazing się wzięło w tym wypadku i to jest już troszkę za bardzo oczywiste, ale mimo wszystko umówmy się, w tym konkretnym momencie każdy chyba byłby w stanie to wybaczyć. Ale tak, zacząłem od tych Spider-Manów, bo poza tym, że to jest najlepszy element tego filmu, to miałem tam pewien zgrzyt, odnośnie którego nie chciałem się jakoś szczerze wypowiadać w tamtym materiale, bo trwałoby to za długo, ale chętnie pomówiłem o tym tutaj. Mianowicie jest ten moment, w którym nasi trzej Spider-Mani nagle stwierdzają, że okej, uzdrowimy naszych
wilanów, żeby było z nimi lepiej. Naprawimy ich. I powiem wam szczerze, że ta idea, gdzie po prostu superbohater na momencie wymyśla miksturę albo jakieś cybernetyczne urządzenie, które sprawia, że dany antagonista, czy po prostu szwarc charakter komiksowy, nagle robi się dobry i zdrowieje, jest czymś, co z jakiegoś powodu mi nie leży. Bo mam wrażenie, że w tych postaciach najciekawsze jest to, że te wszystkie przemiany, jakie nastąpiły w nich, to, że ktoś tam wpadł do, wiecie, kadzi z węglarzami elektrycznymi, nad kimś przejęły maski kontrolę, nad kimś innym przejął kontrolę, goblin i tak dalej, to są rzeczy, które niekoniecznie zmieniły w 100% te postacie, ale po prostu wydobyły tę mroczną stronę ich natury. Moim zdaniem taka idea, że w każdym z nas drzemie mroczna strona. Te wszystkie negatywne emocje, te wszystkie nasze wady, przywary, wiecie, zazdrość, niechęć, nie wiem, jakiekolwiek negatywne emocje, jakaś frustracja związana ze swoim życiem czy czymkolwiek innym. I że to wszystko, no, każdy z nas jakoś tam trzyma w sobie i może to znaleźć ujście w postaci właśnie takiego nieszczęśliwego, powiedzmy, wypadku. I wówczas to wyłazi na zewnątrz, no jest moim zdaniem po prostu dużo bardziej interesujące niż po prostu założenie, że okej, po prostu macki przejął na nim kontrolę, tak poza tym był dobry. A trochę tak wygląda w tym filmie. I ja wiem, że okej, no z Octopusem można było przeprowadzić tę operację, że okej, no dostał nowy chip i powiedzmy już jest okej. Ale pozbawia go mimo wszystko głębi ten element, gdzie to po prostu były złe macki, niż to, że w jakiś sposób tkwiło to już w nim od pewnego czasu. I oto Octavius, ten filmowy przynajmniej, no jest generalnie dobrym człowiekiem, ale właśnie zawsze mi się wydawało interesujące to, że on zawsze skrywał sobie tę mroczną stronę. Zresztą mam wrażenie, że ta fabuła z gry Spider-Man całkiem ładnie położyła na to nacisk. Jak ta frustracja i porażki życiowe i tak dalej zamieniły tego poczciwego naukowca w doktora Octopusa. Oczywiście maski też miały znaczenie, ale znowu, to był już element, jaki w nim był, który dopiero wydostał się tutaj na zewnątrz. Tak samo było z Goblinem. Wiem, że Norman Osborn nie był kryształową postacią. Tak samo z Elektro, z Jaszczurem i tak dalej, i tak dalej. No tylko oczywiście Sandman nie ma tutaj za bardzo miejsca, bo on już spokojnie pogodził się z tym, kim jest i nie wiem, co on robi w tym filmie. Pewnie większość z was też nie wie, ale najwyraźniej trzeba było go tutaj mieć z jakiegoś powodu. Myślę, że o tym powiedziano już absolutnie wszystko i no nie ma usprawiedliwienia za bardzo tego wątku. Co ten Sandman tutaj robi? Czemu, jeśli jego celem jest dostanie się z powrotem do domu, to walczy po stronie przestępców, którzy nie chcą dostać się z powrotem do swoich wymiarów? Nie wiem. No ja wiem, ktoś może powiedzieć, że szczególnie w Amazingach, jakby ta głębia psychologiczna wilanów nigdy nie była specjalnie głęboka. Więc może tutaj po prostu trochę dopowiadam sobie rzeczy z własnej głowy, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to jest element, który w większości łączy tych wszystkich wilanów Spidermana i moim zdaniem odczarowanie ich od tak, szczególnie wbrew ich woli swoją drogą, jest czymś, co nie do końca mi się w tym filmie podoba jako pomysł, jako idea. Inna sprawa, że to jest kolejny z tych elementów, które w tym filmie są maksymalnie umowne. Znaczy wiecie, okej, scenariusz potrzebuje, by nagle bohaterowie mieli cudowne, magiczne czy super technologiczne urządzenia, które sprawią, że wylani przestaną być źli, no bo tego dotyczy wątek naszego głównego bohatera. I okej, nagle je wyczarowują. Wiecie, Tobey Maguire nagle stwierdza, a kurczę, faktycznie myślałem o tym, jak odmienić Normana Osborna. Całe szczęście wymyśliłem to pod prysznicem, albo nie wiem, w drodze do pracy czy coś. Nawet nie powiedziałem, żeby to była jakaś wada filmu, bo akurat, wiecie, umowność czy arbitralność rozwiązań popularnych tutaj jest dosyć konsekwentna. Ten film po prostu jest tak napisany i myślę, że trzeba to zaakceptować. Aczkolwiek oczywiście wpływa to na stawkę tego filmu. Jeśli bohaterowie od tak mogą sobie wymyślić coś, co sprawi, że wilani przestaną być wilanami, no to troszkę, wiecie, stawka tego filmu i główny konflikt, no, robią się płaskie. Wiecie, trochę jak z tymi czarami doktora Strange'a. Najpierw ten niesamowicie potężny mag, który był w stanie, wiecie, trzymać nie wiem ile kurna tysięcy litrów wody, albo nie wiem, walczyć jak równy z równym z Thanosem, albo no nie wiem, ratować świat nieraz. Tutaj po prostu rozwala zaklęcie, bo nastolatek mu mówi coś do ucha w tym czasie. No ale, albo finał, gdzie nagle stwierdza, że okej, w tym konkretnym momencie tylko ten jeden czar ma szansę zadziałać. I przypadkiem to jest czar, który akurat zrobi miękki reboot w tym uniwersum, bo wszyscy zapomną Peterze Parkerze. Ten konkretny czar tylko może zadziałać, inne nie. No tak chciał scenariusz, więc tak jest. Albo wiecie, Peter Parker tego uniwersum, który dopiero co został oszukany przez gościa, który podawał się za dobrego typa, okazał się przestępcą. Jeszcze wrobił naszego bohatera w taki sposób, że no
zniszczył mu życie na dobrą sprawę. Teraz ten sam Peter Parker nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, żadnych skrupułów, nic, żeby przyprowadzić do swojego mieszkania, no, nie do końca swojego, ale powiedzmy mieszkania, w którym akurat mieszka razem z ciotką, nie swojego zresztą, grupę groźnych przestępców, którym wierzy na słowo, że będą grzeczni. I znowu, ten film jest po prostu tak głupi, że na jakimś poziomie jest to absolutnie urocze. Bo to jest poziom umowności, nie wiem, hen-hen za skryptem Aquamana. A ja uwielbiam to, jak umowny i prosty jest skrypt Aquamana. Tutaj to jest po prostu poza skalą. No właśnie, jak już jesteśmy przy Peterze Parkerze, no to ostatnia kwestia, do której chcę się tutaj odnieść, mianowicie kwestia jego rozwoju jako postaci. Patrząc teraz z perspektywy czasu, no to Peter Parker dostał naprawdę kiepskie zamknięcie swojej drogi przez trylogię tych filmów w MCU. I byłem zupełnie innego zdania po drugim filmie. Ja nie jestem może największym fanem Spider-Mana Homecoming i Spider-Mana Far From Home, ale oba filmy uważam za całkiem okej. A jeśli już coś w nich było naprawdę dobre, to Peter Parker i jego wątek, i to jak on się rozwijał, jak te filmy w dosyć kreatywny sposób dotyczyły czy rozwijały temat odpowiedzialności, co powinno być oczywiście centralną wartością, czy to poczucie odpowiedzialności powinno być centralną wartością dla Spidermana. To jest to, wiecie, co on powiedział wujek Ben, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Jeśli Peter Parker dysponuje tymi supermocami, oczywiście wujek Ben mu to powiedział, nie wiedząc, że Peter Parker ma jakieś supermoce, no bo to jest sentencja, która ma uniwersalne znaczenie i dotyczy każdego człowieka, ale oczywiście, no, dla Spidermana ma to znaczenie wyjątkowe, bo on faktycznie ma tę wielką moc, w związku z tym spoczywa na nim ta odpowiedzialność. W pierwszym filmie uczy się, czym ta odpowiedzialność jest, w drugim filmie, którego wątek właśnie dotyczy tego, że Peter trochę chciałby od tej odpowiedzialności uciec, a przynajmniej odpocząć od niej na jakiś czas, bo jest tym nastolatkiem, który stracił w zasadzie normalne życie, bo musi być Spidermanem i mam za sobą przecież śmierć, na dobrą sprawę, wymazanie z rzeczywistości i zwyczajnie chciałby od tego odpocząć, chciałby chociaż przez chwilę pożyć jak normalny nastolatek, okazuje się, że i wówczas nie może uciec od tej odpowiedzialności i musi z tym żyć. No a w trzecim filmie dostajemy w zasadzie powtórkę z rozrywki. Znowu Peter musi być maksymalnie naiwnym typem. A co gorsza, nigdzie nie ma tak naprawdę okazji pokazać, że czegoś go te dwa poprzednie filmy, te poprzednie przygody nauczyły. Mało tego, kiedy ma okazję wykazać się odpowiedzialnością i uznaje, że on jest winny tego, że jego przyjaciele nie dostaną się do koledżu, który sobie wybrali, to zamiast uciec się do najbardziej racjonalnego rozwiązania, czytaj telefonu na uczelnię, co zresztą Doktor Strange mu sugeruje w którymś momencie, to idzie do cholernego czarodzieja, żeby ten dokonał wymazania z powszechnej świadomości informacji o tym, że jest Spider-Man. A co gorsza, teraz kiedy spojrzymy sobie na te trzy filmy z perspektywy czasu, to jakby nie patrzeć, wszystkie te trzy filmy, w trakcie których Peter Parker, w teorii przynajmniej, mam tu na myśli dwa pierwsze filmy głównie, nabierał jakiegoś rozwoju, nabierał jakiś tam cech charakteru, uczył się rzeczy, pokonywał kolejne przeszkody, stając się lepszym superbohaterem, zdobywał znajomości, które były dla niego ważne, uczył się jakoś łączyć rolę superbohatera z rolą, no, nastolatka. Musiał w jakiś sposób dbać zarówno o swoją dziewczynę, swojego kumpla, o swoją ciotkę, jednocześnie utrzymać kontakty z innymi superbohaterami i tak dalej. To tworzyło jego postać i teraz okazuje się, że te trzy filmy tak naprawdę zabrnęły donikąd, bo kończą się tym, że Peter traci to wszystko, a jednocześnie widzimy po tym filmie, że nie nauczył się absolutnie nic. I ktoś mógł powiedzieć, okej, no ale usłyszał ciotki to samo, pewnie teraz już będzie nową postacią. No nie, bo okazuje się, że zakończenie nam to pięknie pokazuje, Peter dalej ucieka od odpowiedzialności. Odpowiedzialności w postaci tego, co obiecał MJ i Nedowi, że odszuka ich i wytłumaczy im, co jest grane i tak dalej. Peter tego nie robi. Peter idzie spotkać się z MJ, która na tym etapie już go nie pamięta. Widzi plasterek na jej głowie, co oczywiście w domyśle, no, jest symbolem tego, że o nie, znajomi Spidermana i jego bliscy są w wiecznym niebezpieczeństwie. Mogą ucierpieć na tym, że on jest superbohaterem. W związku z tym decyduje się porzucić ten pomysł, żeby się tutaj przypomnieć, żeby opowiedzieć o tym, kim jest i tak dalej. I wychodzi. I ja wiem, prawdopodobnie gdyby powiedział wszystkim MJ czy Nedowi, to popatrzyliby na niego jak na wariata. Być może kazaliby mu się wynosić cokolwiek. Ale jego obowiązkiem w tym momencie, jego odpowiedzialnością było to, żeby dotrzymać obietnicy, spróbować nawiązać kontakt. Myślę, że gdyby twórcy filmu zdecydowali się na rozwiązanie, gdzie faktycznie kończy się to tak, że MJ albo Ned mówią, chłopie, to jest jakaś niestworzona historia, może lepiej idź się połóż,
iść do lekarza czy coś takiego. Ale jednocześnie cała scena skończyłaby się taką nutką niepewności, gdzie na przykład MJ albo Ned nagle się zatopili w myślach i my jako widzowie byśmy się zastanawiali, czy w tym momencie być może coś sobie przypomnieli, czy coś. Byśmy mieli i tak otwartą furtkę na to, co twórcy chcieliby zrobić z tym wątkiem na, wiecie, kolejne filmy. Ale nie, w tym filmie dostajemy jasną decyzję Petera, że nie, okej, dobra, odpuszczam sobie, idę dalej, niech oni się nie cieszą swoim życiem, studiami i tak dalej. Mimo że to jest dokładnie coś, czego oni nie chcieli. Dalej nie słucha, co się do niego mówi, dalej się nie uczy, dalej podejmuje błędne decyzje. Więc biorąc pod uwagę, że mieliśmy w tym momencie origin postaci trwający, kurwa, 3 filmy. I te 3 filmy polegały na tym, że dodawaliśmy elementy tej postaci, żeby potem je na koniec wszystkie zabrać. No to ja nie wiem, jak można w ogóle tego tutaj bronić. I to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo spodziewałem się, że jeśli cokolwiek w tym filmie faktycznie będzie okej, no to Spider-Man. Bo nawet trailery pokazywały Petera Parkera w centrum. Okej, inne elementy mogą wypaść lepiej i gorzej, ale jego wątek chociaż będzie dalej rozbudowany, dalej będzie konsekwentnie prowadzony. I to było moim zdaniem naprawdę interesujące, że to nie był ten sam Peter Parker, co jego, powiedzmy, koledzy, z którymi się spotyka w tym filmie. To był inny Peter Parker. Bardzo mi się podobało to, że autorzy tych filmów z MCU nie chcieli powtarzać tego motywu z wujkiem Benem. Wiemy, że gdzieś tam był wujek Ben i gdzieś zginął najpewniej, ale twórcy nie koncentrowali się na tym. Dostaliśmy w to miejsce zupełnie innego mentora w postaci Tony'ego Starka, który też był niedoskonałą postacią. Zarówno Peter, jak i Tony Stark musieli się uczyć pewnych rzeczy od siebie i stawać się lepszymi, no, względem siebie. I to było absolutnie fantastyczne. A z końcem Far From Home Peter przestał być Iron Manem Juniorem i stał się swoją własną postacią. Wreszcie wyszedł z cienia Tony'ego Starka. I zostało mu to odebrane w tym momencie. Został znowu wzięty z tego całego ekosystemu, jaki te filmy zbudowały, i wrzucony z czystą kartą do świata, który być może trochę będzie jak ten świat z filmów Raimiego, być może nie, być może dostaniemy nową obsadę, ale dla mnie to jest strasznie rozczarowujące. Tyle mojego oględzenia. Postaram się jeszcze odnieść do paru komentarzy spod poprzedniego filmu. Filip Ambro pisze: może jeden film to fan serwis, ale za to w najlepszym wydaniu. Wiele elementów działało dla mnie nie tylko z powodu nostalgii. No, jak najbardziej, jeśli dla kogoś tylko i wyłącznie ten film jest tą nostalgiczną podróżą, czego więcej nie potrzebuje do tego, żeby się dobrze bawić, do tego, żeby dobrze oceniać ten film, proszę bardzo. Natomiast, tak jak mówię, no, dla mnie te nostalgiczne elementy zostały ograne naprawdę fajnie. Ja jestem rozczarowany całą resztą. Jestem rozczarowany przede wszystkim tym, jak prowadzą wątek Petera Parkera. Tym, jak MJ została w zasadzie bez wątku. Jej całą rolą w tym filmie jest głównie klepanie Petera po ramieniu, że będzie dobrze. Plus, no, zostaje w którymś momencie damą do uratowania. Damą w opałach do uratowania. W przeciwieństwie do Far From Home, w tym filmie specjalnie niczego z tą postacią nie zrobili. Podobnie z siecią May, która tutaj w zasadzie, no, jest po to, żeby umrzeć i żeby mogła wygłosić słowa wujka Bena, i to tyle. Tak samo z Nedem, z całą masą postaci. No niestety nie starczyło miejsca w tym całym festiwalu tutaj nostalgicznych powrotów na te postacie, które ten film odziedziczył po 2 poprzednich częściach. Moim zdaniem przynajmniej, jeśli macie inne zdanie na ten temat, proszę bardzo. Jax123 pisze: co? XD, jak możesz mówić, że Peter jest taki sam jak Homecoming? Przecież wyraźnie widać, że dojrzał i radzi sobie sam bez Ironmana. Wystarczy porównać walkę z Mysterio i finałową walkę z Green Goblinem. Widać, że Peter stał się poważniejszy, brutalniejszy i bardziej stanowczy. I tutaj moim zdaniem odpowiedź jest prosta i zresztą jeden z innych widzów ją zawarł w swoim komentarzu, więc nie, jak ją sparafrazuję. Ciężko powiedzieć, by Peter był dojrzalszy niż był w 2 poprzednich filmach, bo w tym filmie po pierwsze popełnia dokładnie ten sam błąd, co w Far From Home, czyli z jakiegoś powodu bezgranicznie ufa nieodpowiednim osobom, które później to wykorzystują. Nie ma w sobie najwyraźniej nic z ograniczonego zaufania, które powinien na tym etapie posiadać. Po drugie, dokładnie tak samo jak w Homecoming, musiał nauczyć się, że musi radzić sobie sam, musi być zdany na siebie i nie lecieć z problemem do wujka Starka. Tak samo w tym filmie, zamiast poradzić sobie samemu z tym problemem, leci z problemem do wujka Strange'a w tym wypadku. Więc moim zdaniem, no, scenarzyści się tutaj nie popisali i w zasadzie wpisali Peterowi dokładnie ten sam rozwój postaci w tym filmie, który już miał w 2 poprzednich. Więc no, moim zdaniem ta postać niestety stanęła w miejscu charakterologicznym. Hubs XD pisze: nie no, z całym szacunkiem, większość emocji, które czułem podczas seansu, nie były reakcją na fanserwis. Totalnie się nie zgadzam ze stwierdzeniem na miniaturce, że to w sumie tyle. Dwie kwestie. Po pierwsze, nie jest moją rolą tłumaczenie komukolwiek, co ma czuć
w trakcie seansu. To od was zależy, co wy będziecie czuli w związku z jakimś filmem, w związku z seansem jakiegoś filmu. Moją rolą jest tutaj tylko powiedzieć, jakie emocje wywołał film u mnie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o odniesienie do tytułu, że, czyli miniaturki, że fanservice to w zasadzie tyle, dotyczyło raczej tego, że fanservice jest tą rzeczą, która moim zdaniem najlepiej tutaj działa. Cała reszta nie ruszyła mnie tak bardzo, jak właśnie ten fanservice. Nie chodzi o to, że tylko to tutaj jest, ale że to jest ten element, który jest w zasadzie jako jedyny naprawdę warty uwagi, jako jedyny naprawdę mnie tutaj zaskoczył, czy poruszył nawet. Kamil Chrzanowski pisze. Ten film tak naprawdę był jednym wielkim origin story dla prawdziwego Spidermana, który w końcu musi radzić sobie sam, a nie posiadać armię Megatronów i całego sprzętu Starka. No, szczerze mówiąc, po pierwsze, trzy filmy jak na origin story to trochę za dużo moim zdaniem. Origin story odhaczmy w pierwszym filmie, w kolejnym już miejmy ukształtowanego bohatera, który musi stanąć naprzeciw jakichś nowych, powiedzmy, problemów czy jakichś nowych przeciwności losu. Po drugie, myślę, że nie potrzebowaliśmy do tego całego filmu, w którym Peter musiał stracić wszystko. Wystarczyłoby, żeby na poziomie Far From Home, pod koniec Far From Home, Peter zorientował się, że te wszystkie drony, technologie i tak dalej nie są potrzebne. Żebyśmy dostali Spidermana bez tego całego bagażu Tony'ego Starka. Wystarczyło wpisać to albo Far From Home, albo już w tym filmie, gdzie Peter w którymś momencie stwierdza, że gubi się w tej technologii, nie potrzebuje jej tak naprawdę. Wystarczą mu to najprostsze rzeczy, to coś do szybowania, wiecie, no sieci swoją drogą, ewentualnie, no nie wiem, ten dron na klatce pierwszego, coś takiego. Wydaje mi się, że to by nawet pasowało do młodego, współczesnego Petera Parkera Spidermana, w związku z tym, że tym bardziej Peter Parker jest przecież mocno inteligentnym i utalentowanym inżynierem, naukowcem i tak dalej, jak to w komiksach. Sam sobie skonstruował te sieci, wyrzutnie sieci, więc pasowałoby, że miałby jakieś gadżety, które pomagają mu w codziennej walce ze złem. Aczkolwiek, no wydaje mi się, że nie za dużo. I wtedy wydaje mi się, że to mogłoby naprawdę fajnie działać, to by odróżniło go od innych Spider-Manów, ale mógłby stwierdzić, że nie potrzebuje właśnie armii dronów, nie potrzebuje, nie wiem, nanomaszyn, nie potrzebuje nanomaszyn, stroju w ogóle z nanotechnologii i tak dalej. Woli polegać na instynkcie, na, wiecie, swojej fizyczności, na tych podstawowych rzeczach, które rozumie. I to moim zdaniem działałoby dużo lepiej i wystarczyłoby naprawdę wprowadzić to od razu do filmu. Nie potrzebujemy originu złożonego z nawet nie trzech filmów, ale sześciu filmów. Przecież Spider-Man pojawił się w Civil War. Potem miał swój film, potem było Infinity War, Endgame, Far From Home i teraz mamy No Way Home. Sześć filmów. Tylko po to, żeby Spider-Man poszedł na swoje. A przy okazji, tak jak mówię, pozbył się wszystkiego, co czyniło tego Spider-Mana tym Spider-Manem. Dano mu czystą kartę praktycznie teraz, miękki reboot, mimo że sześć filmów budowaliśmy tą postać. Okej, jeszcze jeden komentarz, bo przypomniało mi się, o czym nie powiedziałem w trakcie mojego wywodu, a na szczęście ten komentarz o tym wspomina. Pogadajmy o rzeczach, pisze. Nie zgadzam się, że film był czystym fanserwisem. Na pewno miał elementy, ale nie były one dominujące, przynajmniej dla mnie. Co do odbioru filmu, to jeśli się komuś podoba, to najważniejsze. No ja właśnie trochę odniosłem wrażenie, że wszystkie inne elementy w tym filmie są trochę po to, żeby jakoś skleić tę fabułę, żeby ona jakoś tam się trzymała do kupy, ale żeby pomagało to po prostu pchnąć te elementy fanserwisowe mimo wszystko. No bo moim zdaniem masa rzeczy w tej w ogóle się nie klei. To w jaki sposób przeniesiono tutaj przestępców, dlaczego Sandman się tutaj znalazł na przykład, te wszystkie wspomniane przeze mnie skróty i umowności i tak dalej, to, że nagle bohaterowie wymyślają to super lekarstwo na każdego złoczyńcę, to, że w którymś momencie ci złoczyńcy muszą zostać zaproszeni do mieszkania i tak dalej. Tak jak mówiłem, to są wszystko elementy, które jakoś tam się odbijają na przykład na postaci Petera, na tym jego rozwoju, to, że on nagle musi znowu cofnąć się w rozwoju do, nie wiem, siebie sprzed tutaj tych wszystkich doświadczeń, jakie przeżył, ale to wszystko służy głównie temu, żeby doprowadzić do najpierw pojawienia się tych wszystkich antagonistów, do zebrania się tych wszystkich antagonistów do kupy, że mogli ze sobą pogadać, a później oczywiście do sprowadzenia kolejnych Spider-Manów. Te wszystkie inne elementy, te wszystkie zaklęcia, jakieś takie zwroty akcji i tak dalej, one wszystkie są, no, mówmy się, grubymi nićmi szyte, ale to dlatego, żeby po prostu jakoś upchnąć te fanserwisowe elementy w tej fabule. Moim zdaniem przynajmniej, a przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem. Stąd też ta moja konkluzja, że ten film stoi głównie fanserwisem. Inne pojedyncze elementy są być może okej, ale generalnie cała reszta, która nie jest fanserwisem, która nie jest po prostu tym, wiecie, sprowadzeniem postaci, które już znamy z innych filmów ponownie, żebyśmy mogli je zobaczyć na ekranie, jest moim zdaniem potraktowana, no, troszkę po łebkach, trochę bez zagłębiania się w to,
i bez kombinowania, jak zrobić to, żeby to miało sens. Moim zdaniem to wszystko jest bardzo umowne, bardzo takie ad hoc, żeby umożliwić te nostalgiczne spotkania, powiedzmy. I znowu, jeśli komuś to nie przeszkadza, jeśli ktoś ceni sobie wyżej to, że mógł zobaczyć tych Spider-Manów, niż to, czy fabuła się trzyma kupy, no to będzie zadowolony. Ja jestem połowicznie, powiedzmy. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje tutaj wywody. Znowu czekam na wasze komentarze, czekam na waszą tutaj polemikę z tym, co powiedziałem. Być może macie właśnie inne zdanie, być może kogoś przekonałem. Dajcie mi znać, chętnie poczytam wasze komentarze, o ile oczywiście będą kulturalne i miłe. Partnerem tego materiału są MSI i Intel. Słuchajcie, na niebie są miliony gwiazd, a od niedawna część z nich należy do MSI Polska. Tak jest, prawdziwe gwiazdy, w sensie ciała niebieskie. W tym roku MSI tworzy gwiazdozbiór na cześć swoich notebooków. No i błyszczy tam m.in. gwiazda GF65 Thin. Serio, sprawdźcie stronę z opisem tej gwiazdy. Link jest w opisie. To, co cechuje model GF65 Thin, to filmowe emocje, jakie zapewnia. Pozwólcie zatem, że wam o nim króciutko opowiem, bo jest to absolutnie najfajniejszy komputer, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Ten sprzęt to prawdziwa bestia. Nie tylko pod maską ma naprawdę mocną specyfikację, na czele z procesorem Intel Core i7 10. generacji, czy kartą GeForce RTX 3060, dzięki czemu granie w nowy Halo to czysta przyjemność, szczególnie na ładnym, jasnym 15-calowym ekranie z odświeżaniem 144 Hz i działającym w tle chłodzeniem w technologii Cooler Boost. Nie tylko ma system dźwięku High Resolution Audio, a do tego wszelkie niezbędne porty, w tym nawet na kabel LAN, co doceni każdy streamer, nie tylko wobec tego nadaje się idealnie do oglądania filmów, grania w gry, czy na przykład pracy z grafiką, czy wideo, ale jeszcze wygląda zjawiskowo. Jest stosunkowo cienki i niespecjalnie ciężki, więc nada się też do binge'owania seriali w wyrku. Do tego ekran otacza cieniutka ramka, klawisze są podświetlane, a całość ma naprawdę stylową estetykę, opartą o czerń i czerwień. Cudo. Więcej o tym sprzęcie dowiecie się na stronie MSI, link jest w opisie. Zapraszam też do wzięcia udziału w konkursie MSI, którego szczegóły również znajdziecie pod linkiem w opisie. Do wygrania jest karta podarunkowa do Netflix o wartości 120 zł, więc idealnie by cieszyć się na przykład gamingowym seansem Wiedźmina albo Arcane, na przykład na GF65 Thin. Bardzo zatem dziękuję MSI za tę współpracę, a wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału, za śledzenie tutaj mojej działalności przez cały rok. Bardzo burzliwy rok, jakby nie patrzeć. Bardzo ciekawy rok, bardzo trudny rok, ale też jednocześnie bardzo taki motywujący rok, który mam nadzieję, że zaowocuje kolejnym, jeszcze lepszym okresem 12 miesięcy i mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.